Witam bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, w vlogu 24. Ja jestem Karolina, jest 2024 rok, jest lipiec i jestem chora. Tak to się składa, że i latem przydarzają się takie choroby, że trzeba wylądować na antybiotyku. Cała rodzina ostatnio nam przechorowała, prawie miesiąc chorowaliśmy, także no mamy takie latko, ale nie można narzekać, bo jest naprawdę piękne lato. Można śmiało nosić te wszystkie nasze letnie udziergi, zarówno na plaży, jak i kapelusze i wszystko co chcemy, bo tym razem lato się udało. Jeszcze co prawda nie zasmakowaliśmy rodzinom tak w pełni tego lata, bo choroba na to nie pozwoliła, ale no jeszcze troszkę lata zostało, także nie ma co narzekać. Cóż dzisiaj wam tu opowiem? No opowiem wam, co się działo przez ten ostatni czas, jakieś tam moje plany na następny czas, co udało mi się zrobić i takie, wiecie, bieżące aktualności, jak to w moich vlogach. Za daleko staram się nie planować, ponieważ no, już z doświadczenia wiem, że z tych moich planów różnie wychodzi, szczególnie właśnie przez te paskudne choróbska, także zobaczymy, jak to będzie, a może jedynie taki mały plan jest, ale to na końcu samym powiem. Jak już powiedziałam, ja jestem Karolina i znacie mnie pod jakże wymyślną i artystyczną nazwą w internecie Karolina Szydełko. Szydełkuję już od 2011 roku, wtedy stawiałam pierwsze oczka pod okiem moich koleżanek i na tyle się rozkręciłam, że jestem tutaj i mam swój sklep internetowy z włóczkami i wszystkim potrzebnym do dziergania, na który oczywiście zapraszam, karolinaszydelko.pl. Nie ukrywam, że moje filmy i te vlogi są oczywiście reklamą mojego sklepu i jak najbardziej będę o nim tutaj wspominać. Jeżeli chodzi o ostatnie udziergi, to pokażę wam drugi kapelusz, bo pierwszy kapelusz już wam pokazywałam w ostatnim vlogu. Ten kapelutek dwukolorowy. Jest to kapelusz wykonany z przędzy Rafi. Bardzo fajny, noszę go, lubię strasznie i mam już drugi. I zgłaszam pewne pretensje, żadnego kapelusza jeszcze nie widziałam, także nie wiem, czy coś nie tak jest w tym moim wideotutorialu, czy po prostu nie macie tej rafii, bo rzeczywiście rafia jest ostatnio trudno dostępna, bardzo rozchwytywana, ale czekam na kapelutki, te bukiet chaty. I zrobiłam już drugi razem z wami na filmie, tym razem wymyśliłam jednokolorową wersję, taki prawdziwy, słomkowy bukiet hat, no i ciężko się zdecydować, który jest fajniejszy. Ten na pewno jest taki no prawdziwy, słomkowy kapelusik i pasuje do wielu stylizacji. No tamten pasuje nie do wszystkich, ale ten pasuje do wielu stylizacji i właśnie chciałam wam pokazać, jak on się prezentuje, także bardzo zachęcam, fajnie tutaj chroni taki bukiet hat, klasyczny bukiet hat. I w przyszłym roku, zapowiadam, będzie następna seria kapeluszy. Nie wiem, czy jeden rodzaj już, mam co najmniej dwa rodzaje w głowie. I w ogóle powiem wam, że się strasznie rozkochałam w tej rafii i niezmiernie żałuję, że jej nie ma w hurtowniach. Nie dziwię się, że jej nie ma, bo po prostu jest to bardzo teraz modny towar, jest rozchwytywana i mam już naprawdę tyle pomysłów na tą rafię i mam pomysły na torebki takie słomkowe, letnie, no strasznie mi się tam dużo kiełbasi i na pewno w przyszłym roku rafią coś powstanie i
przełamujcie się do rafii. Ja wiem, że się ciężko robi, wiem, bo to nie jest łatwy materiał do szydełkowania, no ale no sami zobaczcie, jest to naturalne, przewiewne, no świetne, moim zdaniem świetne. Bardzo fajnie się tutaj on prezentuje, ten kapelutek, i na pewno powstaną jeszcze inne kapelusze, no bo dlaczego nie? Także kapelusz jest gotowy. Jego robiłam, może jeszcze tylko powiem, robiłam z dwóch naraz, tak. Dwóch niteczek naraz, przędzy rafia fibra natura, i zużyłam aż cztery motki na ten kapelutek. Także no, pożar dużo. Natomiast ten robiłam z dwóch rodzajów rafii, tych, które miałam w domu. Ta kakałkowa jest to rafia Stanley, bułgarska, a ta czarna to rafia fibra natura. I czarną musiałam przerabiać w dwie niteczki, natomiast tą Stanley musiałam tylko jedną niteczką. Także już widzę, że jest rafia fibra natura, no po prostu dwa razy cieńsza niż ta Stanley. Myślę, jeszcze w przyszłym roku na pewno pokombinujemy, żeby jakieś inne rafie posprowadzać do sklepu, ponieważ no, sama strasznie chcę mieć te rafie, różne rodzaje i różne kolory. I zrobić takie zestawienie, jak już sama będę miała dużo doświadczenia z tymi rafiami, zestawienie w jednym filmie, w filmie kilka słów na temat z tej serii, w której opowiadam tylko o włóczkach, zrobić właśnie takie zestawienie rafii, ale to w przyszłym roku, bo na razie mam doświadczenie tylko z tymi dwiema. Później powstał pled. Pled robiłam 3 tygodnie i ja nie mam już tego pledu, dlatego postaram się gdzieś tutaj albo filmik, albo zdjęcia powklejać. No postaram się filmik albo zdjęcia właśnie tego pledu. Jak widzicie, nie siedzę już na tej mojej narzucie. Dlaczego? Dlatego, że jest to narzuta 100% wełniana. Tam nie ma żadnych domieszek, ta kolorowa, kwadratowa. I po prostu jak jest takie lato, to naprawdę niefajnie się siedzi, bo jest bardzo grzejąco gorąco. I postanowiliśmy z mężem, że ją zdejmiemy. Co prawda, od tego czasu już został ten jasny narożnik nieszczęsny popisany długopisem przez synka. Także no, spełniała ona naprawdę swoje dobre zadanie, ta narzuta, ale było w niej za gorąco. Także jest ona już wyprana i czeka na jesień. Bo naprawdę było zdecydowanie za gorąco nawet siedzieć na niej. Ja zrobiłam, a propos właśnie tych kwadratów, zrobiłam plet o wymiarach 130 długość, 90, nawet tutaj mam. Aha, jeszcze wiecie co, bo ja sobie zaplanowałam tutaj taką rzecz, że a propos tego kapelusza, to kapelusz macie rozpisany rząd po rzędzie, półsłupek po półsłupku w filmie. Jest to naprawdę rozpisane rząd po rzędzie, półsłupek po półsłupku. W każdym rzędzie macie napisane, ile macie mieć półsłupków, także nie można się nic pomylić. Ja w filmie tłumaczę, jak rozumieć te moje rozpiski, jak ewentualnie możecie manewrować szydełkami, żeby zrobić ciut szerszy, ciut ciaśniejszy. Wszystko zależy od waszego sposobu przerabiania tak naprawdę. To jeszcze a propos właśnie tego kapelusza. Także na samym początku macie taką rozpiskę do ostatniego rzędu. Wszystkie trudne momenty pokazuję na filmie. Wszystko wyjaśniam, jak przejść z tego miejsca na to. Także naprawdę wszystko jest i nie trzeba mnie w koło Macieja przesłuchiwać, tylko po prostu podążać za wzorem. Także to leżało i czekało, aż powiem, i zapomniałam. A chciałam wam pokazać, że macie też w filmie, który już jest nagrany, jest na moim YouTubie, niedawny taki filmik o tym pledzie. W ogóle wszystkie filmiki
o których wspominam, czy to ten z kapeluszem, czy to z pledem, są w opisie pod filmem. Także wystarczy kliknąć i przeniesie Was do tego, co trzeba. I macie w filmie tym z pledem rozrysowaną taką, o zobaczcie, szachownicę, jak ja umieściłam kwadraty w tym swoim pledzie, ile zużyłam, wszystko macie w tym filmie powiedziane. Może jedynie taką zmianą, którą mogę Wam tutaj tak oficjalnie powiedzieć, to to, że na łączenie i wykończenie nie użyłam dwóch motków, tylko jeden motek. Nie wiedziałam o tym, dlatego że nie szydełkowałam łączenia włóczką opus polo. Wszystko inne jest włóczką opus polo, tylko łączenie było włóczką Tatra Wool, bo ją miałam w swoich zapasach bardzo dużo, bo kupiłam ją na łączenie tej mojej narzuty tutaj. Zresztą w filmie tym z pledem też opowiadam o tej narzucie. Ile zużyłam, jakie włóczki. Metoda przerabiania jest dokładnie taka sama jak tego pledu tutaj na tym filmie. Natomiast ilość włóczek, jakie jest powiedziane właśnie w tym filmie, mogę tutaj powiedzieć, że dzięki temu filmowi możecie obliczyć, ile włóczki trzeba zużyć na zupełnie inny rozmiar niż mój. Bo tam dokładnie mówię, ile zrobiłam kwadratów z jednego motka, ile na jaki kolor mi zeszło, ile mają wymiarów te kwadraty. Także wszystko idźcie do filmu, ja tutaj nie będę się dublować. Jedynie co mogę powiedzieć, że ten pled powstawał 3 tygodnie. Jeden kwadrat około 40 minut robiłam. Ma on 5 razy 7 kwadratów. Także no naprawdę trochę roboty jest. Myślę, że jak się zacznie teraz, to na jesień spokojnie się skończy. I właśnie to był taki pled, żeby przykryć sobie nóżki wieczorem, jak siedzimy i dziergamy, oglądamy coś sobie, czy cokolwiek innego robimy, a nam zimno tutaj w stópki. Mamy się przykryć i mieć cieplutko. Ja użyłam włóczki Opus Polo. Jest to 50% wełna, 50% akryl, 100-gramowy motek 200 metrów. Jest to włóczka niewysokich lotów, włóczka budżetowa, ale do tego moim zdaniem bardzo fajnie spełnia swoje zadanie. Jeżeli chcecie 100% naturalne włóczki, nie ma problemu. Są na przykład włóczki o podobnych parametrach z Dropsa. Na przykład takie same parametry ma włóczka Lima. Tyle, że ma lepszy skład, wełna i alpaka. Lima ma też w 50-gramowych motkach 100 metrów. Oczywiście cena jest o wiele, wiele większa w przeliczeniu na taki cały kocyk. Ale właśnie odsyłam do filmiku, bo możecie sobie bez problemu użyć innej włóczki. Na przykład też fajną włóczką jest o tych samych praktycznie parametrach włóczka Seven Brothers, no i zawsze Nowita Seven Brothers, bardzo fajna jakościowa włóczka, ale ona też tam troszeczkę poniżej mi duma chyba, z tego co kojarzę. Mogą być lepsze, nie ma problemu, one będą trwalsze, natomiast ta jest budżetowa i na taki kocyk właśnie do przykrywania się moim zdaniem bardzo fajnie spełnia zadanie. Ja ten kocyk wyprałam. Ja ten kocyk rozłożyłam tak na suszarce, wyprałam. Teraz powiem Wam, jak wyprałam. Moje pranie wyglądało bardzo nieprofesjonalnie, dlatego że nie powinno się tak robić, ale ja zrobiłam tak. Powinno się w tych płynach porządnych, eukalan, soak i tak dalej wyprać. I tak jest najpiękniej po Bożemu, jak to się mówi. Ja zrobiłam bardzo nieprofesjonalnie, wyprałam go, wypłukałam w odżywce do włosów.
Nie powinno się tak robić, ponieważ odżywka oplata wełnę i ona tam ponoć traci swoje właściwości i takie, i siakie, i inne. No ale muszę przyznać, że bardzo fajnie włóczka zmiękła. Kocyk stał się o wiele bardziej delikatniejszy, miękciejszy, także no trudno. Jeżeli chodzi o wymiary, to nie zmienił swoich wymiarów. Ja odwirowałam ten plet w pralce, no po prostu na samym wypłukaniu i odwirowaniu, bez żadnych tam innych programów. Na 400 obrotach, dałam 400 obrotów i nic się nie zrobiło. Nic nie zmychaciło, nie zbiegło, nie sfilcowało. Wysuszyłam na tej pięknej pogodzie, szybko poszło. Jedynie co można zrobić, ja akurat nie miałam dostępu do klamerek, bo miałam drugie pranie, wiadomo, przy dzieciach to jest jedna pralka dziennie. Warto rozpiąć to, żeby naciągnąć ten kocyk, on wtedy fajnych kształtów takich nabiera, ale ja tak nie miałam możliwości, bo chciałam na dworze wysuszyć. Na przykład klamerkami. Klamerka przy klamerce naokoło i to się tak troszkę obciąży, będzie taki bardziej naciągnięty. I bardzo, bardzo fajnie nabrał kształtu, on wyrównał się. Bardzo polecam właśnie zrobić takie coś w profesjonalnych płynach. Ale no cóż, jeśli jesteście takimi ryzykantami jak ja, no to można ryzykować. Przeżył kocyk. I obdarowanie, no bo to był kocyk od początku zamierzony w prezencie. Obdarowani są bardzo, bardzo zadowoleni. Także niestety już go nie mam, bo właśnie obdarowałam tym kocykiem innych. Ale odsyłam do filmu. Robimy pojedyncze kwadraty. I łączymy łączenie to półsłupki. Jeżeli chcecie zrobić jeszcze tutaj większą obramówkę, powiększyć ten kocyk, no to już trzeba wskoczyć na drugi motek tego koloru grafitowego. Natomiast na samo łączenie jednym rzędem półsłupków powinien wystarczyć tylko jeden motek. Ja w filmie mówię, że dwa trzeba, bo nie byłam pewna. Dopiero zaczęłam to wszystko analizować i liczyć, ale już teraz mogę powiedzieć, że no wyjdzie jeszcze taniej. Mogę kaszleć, bo jeszcze, przepraszam, jestem właśnie po zapaleniu oskrzeli, zapaleniu zatok i zapaleniu gardła. Także tak mi się kło, że mogę mieć pewne problemy z oddychaniem. Ja i córeczka wylądowałyśmy na antybiotykach, natomiast chłopaki wylizały się bez antybiotyków. Takie mamy latko. Co jeszcze? Widzicie na mnie coś nowego. Pokazywałam wam już na Instagramie, na Facebooku, także odsyłam do moich mediów społecznościowych, szczególnie do Instagrama, bo tam jestem dużo częściej. Pokazywałam, już jest wideo tutorial na bluzeczkę, bardzo, bardzo niesamowicie prostą. Nuna Tee, tak ją nazwałam. Tee to jest koszulka, taka na lato koszulka. Nuna, dlatego że tak mówię na moją córeczkę, więc jest to moja nuna, taka nuna. I jest to, zobaczcie, bardzo, bardzo niesamowicie prostym ściegiem półsłupków nawijanych, wbijanych w taki pomiędzy półsłupki. Także robimy od dołu, idziemy w poszerzeniu ku górze. Jest to dosyć krótka bluzeczka, bo taka, o zobaczcie, ona taka jest krótka. Tak mi sięga troszeczkę za pępek. I ja ją będę właśnie nosić do spodni z wysokim stanem, żeby sobie tak włożyć w te spodnie, albo może też fajnie wyglądać wypuszczona do spodni z wysokim stanem i do spodni z wysokim stanem również. Bardzo fajnie to wygląda. I ona jest w kształcie trapezu, ona się poszerza do góry. Robimy dwa osobne panele, łączymy te panele tylko tutaj, na tych ażurkach, także taki jest, tak naprawdę, taka jest jedyna ozdoba tej bluzeczki, zobaczcie, ja się zakryję. Jedyna ozdoba tej bluzeczki to takie tutaj, raz, dwa, trzy, cztery dziurki. Wycięcie i ozdobny sznureczek, który tutaj
wymyśliłam sobie. Oczywiście, jeśli nie lubicie takich wycięć, bez problemu możecie zrezygnować z ażurku, zrezygnować z tego wycięcia i zrezygnować z sznureczka i zszyć po prostu tak, jak leci, na przykład tak, jak to zszywamy tu, tak zszywamy też tu, jeśli wam nie odpowiada. Co jedynie mogę wam powiedzieć? Może tak, najpierw powiem, jaki włóczek użyłam. Ja te włóczki mam tutaj, już wam pokazuję. Bardzo mało mi zeszło, jestem zaskoczona. Ja mam rozmiar tutaj XS, myślę tak powiedzieć, chociaż ona jest szeroka, to jest to taka XS-ka i jest to piękna włóczka w pięknym kolorze, może tak, w pięknym kolorze Drops Love You 7, w pięknym buraczkowym kolorze 23. Strasznie mi się podoba ten kolor, zaraz powiem dlaczego, z czym mi się on kojarzy. Zużyłam tylko 4 moteczki. 2 moteczki na pierwszy panel i 2 moteczki na plecy. Robimy 2 takie same panele. Jeśli chcecie zrobić większy rozmiar SK, jeśli chcecie MK, no to na bank trzeba więcej włóczek. Na przykład na SK mi się wydaje, że trzeba no ze 2 motki więcej, na MK jeszcze 2, ale to są tylko moje przypuszczenia, żeby nie było, że nie są to przetestowane wzory na inne rozmiary, dlatego nie mogę zaręczyć, ile tych motków trzeba wziąć. Ja zrobiłam, tak jak mówię, 4 motki szydełkiem 4 mm, żeby ona była taka troszkę oddychająca, żeby, o widzicie, ona nie jest taka zwarta, ona jest taka troszkę dziurawa, o to mi chodziło, żeby to oddychało, żeby nie było pancerzem na to, tylko żeby było przewiewnie, ale jednocześnie, żeby nie było widać za mocno tutaj bielizny pod spodem. Oczywiście, jeśli jakąś cielistą założymy, to w ogóle nie będzie widać, ale chodziło mi o to, żeby nie było za bardzo widać biustonosza. I przepraszam, i pokażę wam momencik, do czego, z czym mi się kojarzy, kiedyś już ją pokazywałam, tą moją piękność, ale zobaczcie, to jest taki kolor, no zobaczcie, jaki to jest kolor, to jest kolor mojej cudnej begonii, która mi rośnie jak szalona i jestem zadowolona, że mam właśnie taki begoniowy kolor. Kiedyś wam pokazywałam, mówiłam, że to jest taka księżniczka, która różnie z nią bywa w uprawie, w hodowli, ale jest naprawdę dorodna, fajnie sobie żyje, puszcza dużo nowych listków i właśnie ten kolorek jest jak jej spodni liść. W trakcie szydełkowania tej bluzeczki narodził mi się taki pomysł, a jak się coś rodzi, no to już, jak się mówi A, to trzeba powiedzieć B, prawda? Jak się coś rodzi, to trzeba wychować. Także robię coś do kompletu. Robię coś do kompletu i wymyślałam sobie, że zrobię komplet do tej bluzeczki. Ona jest mega klasyczna, prosta, także coś bardziej takiego wymyślnego będzie do niej pasować. I robię spódnicę. Robię spódnicę. Teraz bardzo, bardzo modne są kwadraty babuni wszelkiej maści. Ja się narobiłam ostatnio tych kwadratów babuni, dlatego już zrezygnowałam z spódnicy kwadratami babuni, ale wykorzystam ściek ten babuniowy, tak to nazwę, do spódnicy. I przyznam szczerze, że troszkę nie po mojej myśli poszła ta spódnica, bo zrobiła się taka falbaniasta, też tą włóczką 7, Drops Love You 7, tyle że już tym razem 2 kolory. Jest to kolor ten drugi to jest kolor taki lniany, bym nawet powiedziała, taki szaro-beżowy, piękny kolor.
I to kolor 36. Także naprzemiennie używam do tej spódnicy. Ona nie po mojej myśli wyszła nadmiernie falbaniasta, ale okej, ja już to nie będę pruła, nie będę kombinować. W filmie też, jak będę nagrywać ten film, powiem, jak zrezygnować z tych falbanek. I to będzie właśnie taki komplecik. O, zobaczcie, taka będzie falbaniasta o babuniowym, bardzo ładnym, czekajcie, to jest przód, prawa strona, takim babuniowym ściegu. Też taka dosyć zwarta, aczkolwiek wydaje mi się, zobaczcie, że trzeba będzie i tak jakąś podszewkę mieć pod spodem. A propos podszewek, czekajcie, podszewka, dajcie mi namiary na jakieś fajne, naturalne podszewki, bo marzy mi się tutaj taka lniana, właśnie albo bawełniana, taki surowy kolor, taki podobny do tego, do tego jasnego, żeby to była naturalna, przewiewna, oddychająca spódniczka. I ona będzie też, może w lipcu się wyrobię, może, bo zobaczcie, mam dopiero tak 1/3, myślę, zrobię taką długość midi, tak równo z kolanami. I będzie to spódniczka zapinana na guziczek w pasie, a tutaj będzie taka zakładka, żeby nie było widać mocno tego rozporka, który powstaje, ponieważ musi być rozporek, bo nie przełożyłabym przez biodra, gdybym zrobiła tutaj taką tylko w pasie wąską. Nie przeszłoby mi przez biodra i po prostu no bym... Musiałam zrobić właśnie takie 10-centymetrowe rozcięcie. Oczywiście ja będę to wszystko mówić, jak radzić sobie z tymi ściągaczami i tak dalej, i tak dalej. I mniejszą falbaniastością, żeby była bardziej taka dopasowana. O, ja prawdę mówiąc miałam taki plan, że ona, żeby była bardziej dopasowana, ale jak już taka wyszła, to niech będzie. Też będzie fajna i będzie taki komplecik. Myślę, że będzie fajnie wyglądać. Także dajcie namiary na jakieś halki. No halki w sumie, tak to się powinno, no pół halki, o. Naturalne, popatrzę, poszukam, bo no, w tych poliestrowych jest gorąco. Jeszcze druga warstwa takiej bawełenki, to też jest gorąco, także no chciałabym uniknąć tego gorąca. Jeżeli chodzi o wideo tutorial, mam nadzieję, że zrobię go w lipcu. I tak myślę, że jest taki plan na lipiec. Myślę, że będzie fajny nie tylko dla nas, dorosłych kobiet, ale też na przykład dla dziewczynek zrobić taką spódniczkę, dla wnuczek, dla wnuczątek różnego wieku. Także będzie bardzo, bardzo fajnie. Zmiana rozmiaru będzie bajecznie prosta. Wystarczy inną długość ściągacza zrobić i tyle. Także taki pomysł mi wpadł do głowy. Teraz to dziubię. Szydełkuję to 3,5 mm, natomiast ściągacz robiłam 2,5 mm. Myślę, że po 3 motki co najmniej zużyję na to, ale jeszcze nie wiem, bo tak na razie już 2 przerabiam, także jeszcze nie wiem. To jest właśnie a propos tej bluzeczki Nuna, do kompletu powstaje spódnica. Przepraszam. Jak robiłam tą spódniczkę, do mojego sklepu przyjechały 2 nowe włóczki i po prostu jedną musiałam, na zasadzie muszę, bo się uduszę, rozpocząć. Musiałam rozpocząć nowy projekt i co? I choroba trzyma mnie dalej, bo moja torebkoza trzyma mnie dalej. Jest kolejna piękna torebeczka. Ja już o tej torebeczce mówiłam w filmie kilka słów na temat, jak opowiadałam, a czekajcie, żeby mi się to nie rozwaliło.
jak opowiadałam o właśnie włóczce w sznurku, bo to jest bardziej sznurek, Jarnard Koral. Jest to taki satynowy, błyszczący, jak widzicie, połyskujący, piękny sznurek, który ma 200 gramów, 200 metrów, 50% bawełna, 50% poliester, przy czym bawełna to jest rdzeń w środeczku, natomiast poliester to jest ten oplotek atłasowy, wygląda na, no to wygląda jak jedwab, pięknie to wygląda. Tyle, że w trakcie pracy ten oplotek potrafi się zsunąć, załamać i wyjść przez niego rdzeń bawełniany. I myślę, że w ciemnych sznurkach może ten biały bawełniany rdzeń widać. To tylko tak mówię, takie jest moje podejrzenie, bo po prostu widzę, jak w tej torebeczce, jak te załamania gdzieniegdzie widać. Co prawda tego nie widać tak naprawdę, bo trzeba by było no, z lupą się przyglądać, a ściek robi swoje. I tak, to miała być torebeczka dla mojej córeczki. Może nawet zostanie, może będzie torebeczką, może będzie plecaczkiem, zobaczymy. Miała być na biglu, bo będą takie bigle w moim sklepie, ale okazało się, że wyszła za sztywna, że nie idzie przyszyć tego bigla, że jest po prostu, jest tak sztywna, zobaczcie, jak, no, ona jest jak kuferek, po prostu jest jak kuferek i jest piękna, ma to swoje duże zalety, że jest taka sztywna, bo trzyma kształt, jest bardzo ładna, jest po prostu, no jest tak ładnie ten atłasowy ściek wygląda, jest subtelnie połyskujący, elegancko wygląda, no pięknie. Wideo tutorial postaram się nagrać, ale to dopiero tak w sierpniu myślę. Takie są plany dopiero na sierpień. Jeszcze myślę, co tu, jak to skończyć. Bo jeszcze nie wiem, jak ją zakończyć. Miał być bigiel, ale plan się zmienił i teraz nie mam na nią pomysłu. Może macie jakiś pomysł, to dajcie mi znać, jaką, czy klapkę jakąś, czy taką szydełkową. No, pomyślę. Może taką gotową klapkę jakąś, może trochę zwężę do góry, zobaczymy. Przerabia się bardzo ciężko tym sznurkiem, bardzo ciężko. Jeśli macie bolące dłonie, oszczędzacie te dłonie z powodu jakichś tam właśnie nadwyrężeń, nie bierzcie się za ten sznurek. Nie bierzcie się osoby początkujące za niego. Naprawdę, on bardzo jest nieelastyczny, jest sztywny, jest kompletnie nierozciągliwy i robi się ciężko. Ja przerabiałam sznurkiem 3 mm i robi się naprawdę bardzo powoli i ciężko. No ale jest efekt. Nawet pokusiłabym się o wypowiedź, że już rafią łatwiej się przerabia niż tym. Zostało mi jeszcze tyle o i chcę wykorzystać do końca. Także coś tu zrobię na pewno jeszcze dla córeczki, bo nie chcę, żeby mi zostawało takie coś, co nie wiadomo, co z tym później zrobić. Także coś tutaj będzie dla mojej córeczki dalej wykombinowane. Może jakieś paseczki zrobię. Na paseczki aż tyle nie zejdzie, także jeszcze jakieś ozdobne wykończenie może pomyślę. Naprawdę fajne jest to, że to jest takie sztywne. To jest bardzo fajne. I wideo tutorial jakiś tam będzie w sierpniu. Razem z tym sznurkiem koralem przyjechało do mojego sklepu przepraszam, nowe spaghetti, a tygryski lubią spaghetti, marki Spagojarn, także marka dosyć już znana tak na rynku dziewiarskim, na rynku szydełkowym, w tych t-shirtach. Osoby, które buszują, to na pewno ją znają, ale powiem wam, że przemieliliśmy w sklepie bardzo dużo różnych tych t-shirtów, bardzo dużo. Niektóre były no takie
co tu dużo mówić, kiepskiej jakości, bo wszystko to są włóczki tak jakby poprodukcyjne z recyklingu. Coś, co zostanie z produkcji, nie wiem, jakichś dzianin, koszulek i tak dalej, to podejrzewam, że oni tworzą z tego takie właśnie t-shirty, przędzę do koszyków, do dywanów i tak dalej. I przerobiliśmy najróżniejszej maści. Z części naprawdę całkowicie zrezygnowaliśmy, bo nie szło odnowić takich samych. Przyjeżdżało w ogóle co innego, były wybrakowane, kiepskiej jakości. I tutaj nas w hurtowni podpowiedzieli, że według nich to jest najlepsza przędza z tych najtańszych. Ja nie mówię o tych przędzach, które są przędzami typu premium, na przykład Bobilon, bardzo fajną, równą, bez skaz przędzą jest Yarnart Cotton Club, dostępną w moim sklepie, i inne tego typu premium przędze, one są równe na całej długości, bez dziurek, bez supełków i coś pięknego. Ta natomiast jest przędzą z małymi skazami o różnych grubościach, ale właśnie tak nam w hurtowni powiedzieli, że to jest najlepsza, jaką mieli przędzę z tych najtańszych. I tak, no widzę, że nie jest z nią źle, Co prawda już widzę, że zdarzają się w niej dziureczki, widzę, że zdarzają się w niej supełki. Zobaczcie na przykład tutaj. Ja się chowam, żeby mi ostrość, o widzicie, są to takie gdzieniegdzie dziureczki. O, tutaj mam nawet jakiś supełek, który możecie natrafić. No ale umówmy się, cena jest nawet o połowę tańsza niż tych przędz premium, a i tak jest całkiem niezłej jakości. Ona ma 85% bawełny, ta przędza, 15% poliestru, 600 gramowe motki, plus minus 10% może być w tą czy w tą. Producent tak sobie zastrzega. Oczywiście wyrób turecki. I tu przyjechało bardzo dużo kolorów. Cena jest moim zdaniem atrakcyjna i jakość nie najgorsza. Naprawdę. Także jeśli rozpoczynacie swoją przygodę i chcecie coś zrobić, jakiś koszyczek, dywanik, to myślę, że warto spróbować tą przędzą. Ona właśnie przyszła niedawno jakoś do mojego sklepu i chciałam o niej powiedzieć. Widzę, że już tutaj większość naopowiadałam. W sierpniu już planuję rozpocząć pracę nad jesiennymi projektami. Chciałabym na pewno dopracować bardziej ten szaliczek, który jarzębinowy szaliczek, ten taki wąski i krótki, żeby był już na początku września gotowy, żeby już fajnie się wziąć za robotę i na jesień już coś tam sobie szykować. Natomiast już więcej za bardzo nie planuję takich letnich projektów, dlatego że no cóż nam zostało, półtora miesiąca tego lata. Natomiast na moim YouTubie jest bardzo dużo letnich projektów i sukienki, topy i z kwadratów, i takie halter topy z otwartymi plecami, i spódniczki, także no jest w czym wybierać, i kapelusze, i torebki, także jest w czym wybierać. Dajcie znać, co wy teraz robicie, czy właśnie robicie coś z mojego filmu, czy nie z mojego. Dajcie znać, czy podoba wam się ta bluzeczka, a wiem, że dużo osób zabrało się za pracę, bardzo mnie to cieszy. I czy będziecie mieć w planach też spódniczkę. Kto wie, może akurat kogoś skuszę. Wiem, że nie, dużo kobiet nie chodzi w spódnicach wbrew pozorom. A kto wie, może kogoś skuszę na spódniczkę. No i czekam na kapelusze, naprawdę czekam na kapelusze.
końcu niech one się pojawią. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas razem ze mną. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do następnego vloga. Pa, pa!